Cześć, witajcie, z tej strony Marcin, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam na pierwszy rzut oka na świetnie zapowiadającą się myszkę od firmy Cougar Model 300M. Myszka, jak widzicie, profilowana o ciekawej kolorystyce i bardzo dobrych parametrach technicznych, więc powinno być ciekawie. Dzisiaj się im przyjrzymy, a już niedługo testy. Pamiętajcie, że ceny tej myszki, innych modeli Cougara sprawdzicie w opisie filmu, tak więc zachęcam. Nie musicie szukać po internecie, wszystko jest w opisie filmu. Zaczynamy! Dobrze, moi drodzy, przed nami myszka Cougar 300M, czyli troszeczkę bardziej zaawansowany model niż 250M, którą widzieliście ostatnio. Mamy do myszki podgląd, jest taka średniej wielkości. Mamy też tutaj podstawowe dane, ale zobaczymy sobie dalej. Sensor Avago 3090, czyli troszeczkę lepszy niż w tej 250, tam był 3050, ale też dobry sensor optyczny. Przełączniki obrona i częstotliwość próbkowania 1000 Hz, bardzo fajnie. Oprogramowanie tutaj mamy też. Jest to program Cougar UIX i po boku profil myszki oraz podstawowe dane, sensor optyczny do 4000 dpi, przeznaczenie gry FPS, MMO, MOBA, RTS, czyli popularne gatunki, próbkowanie, to już mówiłem, wbudowana pamięć, oprogramowanie, 7 przycisków, przełączniki Omrona, wielokolorowe podświetlenie, 6400 kratek na sekundę, 60 fpsów i 20 g, jeśli chodzi o przyspieszenie, więc też parametry podobne do 250, z tą różnicą, że troszkę inny sensor i inny kształt myszki. Natomiast waga myszki 95 gramów. O, widzimy przy okazji, że mamy na spodzie myszki jakiś przełącznik. Przetestujemy to sobie oczywiście. Natomiast już teraz bez zbędnego przedłużania otwieramy kartonik. No dobrze, wypadła taka mała instrukcja, ale sobie to podarujemy. No i cóż, moi drodzy, kolejny produkt Cougara, który wizualnie robi już na początku świetne wrażenie. Myszka wygląda dość prosto, jest lekko wyprofilowana pod gracza praworęcznego. Mamy przyciski po stronie lewej, o, przy okazji dość duże i fajnie klikają. Myszka nie jest zbyt wysoka, więc będzie się nadawać pewnie do wszystkich chwytów podstawowych. Mamy gumowane tworzywo w kolorze pomarańczowym, po drugiej stronie też. Tutaj znaczek Cougara, bardzo fajne logo i też gumowany matowy materiał na górze, dzięki czemu już czuję, że będzie dobrze pod względem przyczepności. Czy to się będzie wycierać, zobaczymy po testach. Tutaj mamy przełącznik DPI i wyświetlacz. Rolka taka podstawowa, gumowa, pomarańczowa, niewielka. Działa też jako przycisk oczywiście. Co do przewodu, to jest dość miękki, zakończony wtykiem USB. I od spodu mamy dwa naprawdę duże ślizgacze. Ten jest ogromny wręcz. Wydają się być dobrej jakości. I mamy przełącznik. A dokładnie do czego służy, sprawdzimy sobie już w recenzji. Tak więc kolejna ciekawa myszka od Cougara. Jestem ciekaw, jak wszystkie wypadną w testach. Zobaczycie to już niedługo. Natomiast ceny tej myszki sprawdźcie sobie w opisie filmu i ceny innych myszek Cougara. Cena nie jest wygórowana, więc warto sobie zajrzeć. Przy okazji zapraszam Was też na mojego Facebooka, ponieważ wrzucam tam ciekawe newsy, oraz zaglądajcie też na kanał codziennie, ponieważ codziennie jest nowy film. A jak czegoś szukacie, pamiętajcie o playlistach. Wtedy łatwiej znaleźć, bo jest wszystko uporządkowane. Na dzisiaj dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!